Nie ma dzisiaj zajęć szkolnych, więc oczekiwałem, że będę mógł pospać dłużej. Niestety budzi mnie ktoś bez serca uderzający w moje drzwi o 8 rano. W początku myślę, że mógłby to być Kenji, ale kiedy moje krzyki zirytowania pozostały bez odpowiedzi, zdaję sobie sprawę z tego, że to Shizune. Natychmiast wycofuję się od drzwi, kiedy je otwieram, szybko ukrywając coś za swoimi plecami. Dość złowieszcze. Co to jest? Niespodzianka? No, tak naprawdę nie lubię niespodzianek. Niezadowolony wyraz na jej twarzy mówi mi, że chce, abym przestał być takim klocem, ale jest zbyt zajęta przekładaniem tego, co ma za plecami, aby móc znakować to. Musi być to dla niej frustrujące, ponieważ kilka sekund później wyciąga obiekt przed siebie, dumnie, ale również odrobinę niebezpiecznie. Tada! Tada! Kosz piknikowy. Możemy zjeść dzisiaj obiad wszyscy troje. On tak naprawdę nie jest kosz, wygląda to bardziej jak torba plastikowa. Szybko spoglądając do środka, zauważam, że większość jedzenia również jest kupiona ze sklepu, nie robiona w domu. Niektóre rzeczy nadal mają ceny na sobie. Jest bardzo szeroka selekcja tutaj jednakże. Nawet mała puszka kawioru. Powoli, coraz bardziej imponuje mi ten obiad. Wyłapuję wzrokiem... A, jednak nie. Wyłapuję winogrono z worka i wkładam do ust. Nie bierz rzeczy tak po prostu. Spędziłem całą noc perfektując tą ostateczną broń. Shizune kładzie kosz na ziemi i uwalnia swoje dłonie i natychmiast zaczyna żartobliwie uderzać swoją stopą w kosz niczym w piłkę nożną. To trochę mocno, nie? Zdecydowanie nie coś, co powinieneś robić z czymkolwiek, co nazywasz ostateczną bronią. Wszystko jest elementem mojego planu, aby Misza przestała być tak zasmutana. Siedziałem długo ostatniej nocy, pracując nad tym. Kiedy staraliśmy się zamówić coś ostatnim razem, Misza ledwo w ogóle cokolwiek kupiła i użyło to jako wymówki, aby wyjść wcześniej. Nie pozwolę jej tak łatwo się wymknąć tym razem. Jedzenie już jest tutaj. Będzie musiała posiedzieć i zjeść z nami. To perfekcyjna przynęta! Czy wszystko nie wygląda tutaj nie... Czy wszystko tutaj nie wygląda kusząco? Starałem się zrobić coś sama, ale nie wiem jak to robić, aby wyglądało tak uroczyście, więc ostatecznie kupiłam wszystko. Nadal mimo wszystko wygląda przepysznie, prawda? Powinno tak być. Jest bardzo podekscytowana dzisiaj, napełniona myślą o pocieszeniu Miszy. Choć dziwnie jest widzieć ją tak szczęśliwą w tej kwestii, wiem, że jest równie niepewna teraz, jak była wczoraj. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to, że widzi to jako kolejny rodzaj wyzwania dla siebie. Może odtrącić swoje zmartwienie na bok i rzucić się w wyzwanie bez zastanowienia. No, wystarczająco dobrze działało to dla Shizune do tej pory. Nie zaskoczyłoby mnie to, gdyby był to jedyny znany jej sposób na życie. No, jest odrobinę wcześniej jednak. Już jest 8 rano, to późno. Nawet Misza wstaje o 8 czy 9. Zwykle idzie spać o 7 wieczór, ale to nie jest ważne. To bardzo ważne. Shizune ignoruje mnie z... wytłumiając moje dłonie, biorąc je w swoje, zamiast czyniąc bardziej odpowiednią odpowiedź. Sposób, w jaki trzyma się bliżej przy mnie odrobinę dłużej niż oczekiwałem, wydaje mi się bardzo pocieszający. Chodzi o to, że teraz już wstała i chodzi gdzieś. Chodźmy ją znaleźć. Wybiega przez drzwi niecierpliwie i jej tempo jest... jej tempo, kiedy ciągnie mnie za sobą szukając Miszy, powoduje, że czuję się, jakbym podążał za łowcą na safari, niż szukał naszej wspólnej przyjaciółki. Nie musimy szukać szczególnie długo. Nawet cięte krótko, jej różowe włosy wyraźnie odcinają się z tła.
Fakt, że po prostu chodzi wokół terenu szkoły, powoduje, że jest to jeszcze łatwiejsze. Teraz ja brzmię jak łowca na safari. Misza! Szukaliśmy ciebie. To dobry dzień na piknik. Powinnaś do nas dołączyć. Mamy nawet kawior? Nie, Sturgeon. Sturgeon to nie jest karp przypadkiem? Nie no, karp to karp, ale... Sturgeon, Jezu... Kolejne słowo, którego zapomniałem. Sturgeon... Jesiotr. No to nie domyśliłbym się. Wydawało mi się, że znałem, ale w rzeczywistości tak nie było. No dobra, jedziemy dalej. Jesiotr. Mamy nawet kawior. Nie z jesiotra oczywiście, ale naprawdę smaczny. Kawior? Sturgeon i surgeon, no to blisko brzmiące słowa, nie? To już... Chirurg? Najwyraźniej będąc irytującym, aby tłumaczyć jej cokolwiek tylko jedną ręką, Shizune szybko się poddaje. Rybie jajka. Co? Bardzo dobre. Przepraszam, Shichan, ale chyba dam spokój na dzisiaj. Kiedy Misza zaczyna odchodzić, Shizune wyciąga torbę torbę w moim kierunku, potrzebując mnie, abym ją wziął, aby jej dłonie były wolne. Jak tylko znikają z jej dłoni, przechodzi przed Miszę, odcinając ją. Zrobiłam też tyle jedzenia. Przepraszam, bo po prostu nie jestem teraz głodna. To kiedy będziesz głodna? Sicią, to niemożliwe, żeby wiedzieć! Możesz zgadnąć. Napięcie między nimi irytuje Shizune i stara się radzić sobie z tym, starając się przez to przebić. Ale to podejście nie zadziała. Myślałem i miałem nadzieję, że Misza wzięła się do kupy, ale wygląda na to, że rana była zbyt głęboka po tym, co się stało. W takim wypadku to naprawdę nie jest kwestia nikogo. I wierzę, że Shizune mogłaby to zrozumieć w jakiś sposób. Jeśli by tak nie było, to nie miałaby żadnych wątpliwości. Ponieważ nie może jednak mówić, nauczyłem się zauważać jej wahanie. Jest bardzo jasne. Równie dobrze mogłaby krzyczeć. Misza macha swoimi dłońmi przed nią, nie chcąc kontynuować rozmowy dłużej, i szybko odchodzi. Shizune po cichu gotuje się, niechętna, aby odpuścić, ale nie mając pojęcia, jak ją tu zatrzymać. Kiedy plecy Miszy oddalają się na odległość, zastanawiam się, gdzie idzie. Czy Shizune zastanawia się nad tym samym, kiedy zagryza wargę we frustracji? Chcę dotknąć ją pocieszająco w ramię, ale powstrzymuję się, nie wiedząc, czy jest to właściwa rzecz do zrobienia. Nie dlatego, że wygląda na słabą, delikatną czy smutną, wręcz przeciwnie. Po jakimś czasie jej wyraz twarzy nie przekazuje żadnych emocji, tylko zastanowienie. Nagle obraca się. Teraz całe to jedzenie się zmarnuje. No. To powoduje, że jestem wściekła. Choć jest oczywiste, że Shizune bardziej jest skrzywdzona niż wściekła. Torba zwisająca z mojej dłoni wydaje się, jakby była wypełniona ołowiem. Chodźmy na randkę. No to skorzystajmy. To gdzie chcesz iść? Nie wiem. To na dach. To moje ulubione miejsce. Cwany uśmiech pojawia się na jej twarzy, znikając równie szybko. Na dachu natychmiast otwieram kawior, ignorując niechętne spojrzenie z Shizune cały ten czas. Ostatecznie kładę go natychmiast.
No, gdzie są tosty? No dobra, zgaduję, że chodzi o tosty. Najprawdopodobniej chodzi o takie małe tostowe ten tegesy, na które się nabiera kawior, żeby jeść. Nie zrobiłam żadnych. Tak jak ci mówiłam, kupiłam wszystko. Jednak nie kawałki tostowe. Dlaczego to jest takie ważne? No w każdym razie nie sprzedają po prostu kawałków tostowych. To byłoby głupie. Założę się, że jednak tak robią. Może w sklepach dla szczególnie leniwych, ale nie tutaj. Dlaczego nie użyjesz tortilli? Tortilla to nie to samo. To w takim razie nie tortille, tylko te tortille chipy, takie kurde... O Jezu... No jak są Doritosy, nie, kurde, to takie trójkąciki po prostu. Oba są trójkątami. Przestań być taką księżyczką. Księżniczką. Nie wiedziałam, że była że jest odpowiedni sposób na jedzenie kawioru. To pierwszy raz, kiedy o tym słyszę. To nie to samo w ogóle. Nie mogę być taki dekadencki. I w każdym razie, jak ona może o tym nie wiedzieć? Żyję na wielkim dworku. Shizune korzysta z okazji, aby wziąć połowę puszki na pojedynczy trójkącik tortilli w międzyczasie. Hej! Jestem pewien, że nawet nie smakuje dobrze, jak się tak go je. Jest tu tak wiele jedzenia dla tylko dwojga ludzi. Ponieważ nie możemy komunikować się ze sobą, kiedy jemy, zarówno Shizune i ja większość czasu spędzamy w ciszy i zastanawiamy się nad faktem, że Misha, osoba, dla której to wszystko ustawiliśmy, nie jest tutaj. To irytujące, że jej tu nie ma. Nie mogę cieszyć się z jedzeniem w taki sposób. Spoglądam na papierowy kubek obok niej, nadal w połowie pełny soku. Myślałem, że nie chcesz, żeby całe to jedzenie się zmarnowało. Chciałem, żeby Misha też tu była. O to przecież chodziło. Nie byłem w stanie osiągnąć tego, co chciałem, więc nie smakuje dobrze. Powinieneś je zjeść. Jedz więcej. Ja chcę jednak smażone rzeczy. Czy wszystkie je zjadasz, mimo że mówisz, że nie smakują tak dobrze? Smażone rzeczy zawsze są pyszne. Zawsze jest wyjątek dla nich. Będziesz gruba. Myślę, że jesteś zbyt agresywna. Tak jak mówiłam ci wczoraj, staram się tylko ją pocieszyć. Tak, ale to wygląda bardziej, jakbyś planowała kampanię wojskową. Staram się to tylko potraktować poważnie. I to jedyny sposób, w jaki wiem, aby robić to poważnie. Czuję się tak bezsilna. Nienawidzę tego. Nawet nie mogę na nią nakrzyczeć, mimo że chcę. Krzyczenie jest na bardzo poważne sytuacje, prawda? Tak. Powinieneś nakrzyczeć na Miszę dla mnie. Możesz powiedzieć jej, że chciałem ją zatrzymać, że chciałem ją pocieszyć. Mimo że czuję się smutna i samotna, nie ma powodu, aby nadal być tak, aby nadal tak było. Dlaczego ty tego nie zrobisz? Już to zrobiłam. Nad grą w kości. Underover, to be exact. Underover to chyba rodzaj gry w kości. Akurat na grach w kości się nie znam. Akurat. No ja na wielu rzeczach się nie znam, no ale dobra. Wygrałam 5 razy. Tylko dwoje z nich mogłoby mieć tak wielką dumę z wygrywaniu gier bazujących kompletnie na szczęściu. Wtedy starałem się z nią porozmawiać, ale nie poszło aż tak dobrze, oczywiście. No, ja też. Próbowałem i nie udało mi się. Moim celem zawsze było, aby zrobić wszystko lepiej jednakże. Tak, twoja konkurencyjna natura to naprawdę coś. Ale też mi się nie udało. Dlatego właśnie potrzebuję twojej pomocy. Nie rozumiem, co w ogóle powinnam zrobić.
Dla kogoś takiego jak Sizune, kto tylko kiedykolwiek wchodził w interakcję ze światem przez zderzając się łbem z każdą przeszkodą na jej drodze, zrozumienie różnych kwestii dociera tylko do określonego punktu. Chcę jej powiedzieć, że nie musi się martwić, że jest świetna w pocieszaniu ludzi, ponieważ udało jej się pocieszyć mnie w moim pierwszym tygodniu tutaj. W retrospekcji musiałem wyglądać trochę jak kloc, będąc tak w takim nastroju od momentu, kiedy tu tylko przyszedłem. Mimo, że nie sądzę, że byłem nieznośny. Nawet mając całe miesiące na przetrawienie tego, odkrycie, że masz defekt serca, tak jak i ja, było trudne do poradzenia sobie z tym. Miałem dużo mniej czasu, aby to przetrawić przy byciu nagle przeniesionym do Yamaku. Spędzenie festiwalu z Shizune naprawdę pomogło mi wyjść z tego nastroju. No dobra, niech będzie, że rat to nastrój. Byłem szczęśliwy, wystarczająco, aby zapomnieć, że cały ten czas wydawało mi się, jakby ktoś mną manipulował. Rozumiem teraz, że pozwoliłem sobie być manipulowanym. Pomimo tego, że czułem się, jakbym był na dnie świata, nadal chciałem mieć znów normalne życie. Jestem pewien, że dlatego, że cieszę się tym, co mam teraz. Myślę, że musi tak być dla każdego, włącznie z Miszą. Wszyscy chcą, aby ktoś przy nich był, aby ich podciągnął w górę. Wyciągnął w górę z ich żałości dla samych siebie. True. To tylko tak, że Misza zawsze chciała Shizune, żeby była tą osobą. Ale ponieważ nie mogą być razem, myślę, że Misza myśli, że nie może zaakceptować dłoni Shizune. I to frustruje Shizune. Ale jeśli mogła pocieszyć obcego takiego jak ja, wtedy prędzej zdechnie, niż podda się w kwestii robienia tego z Miszą. Widzę to też w jej oczach. Choć stara się traktować to jak każdy inny problem w jej życiu, Shizune nie może zrobić tego z depresją Miszy. Jej procesy myślowe są kompletnie inne. Na sposoby, w pewnym sensie bardziej ostrożne, w inny sposób, w innych bardziej bezmyślne i frenetyczne. Przejmuje się o wiele bardziej. Ostatecznie nie mówię nic. Częściowo dlatego, że siedzenie obok niej w taki sposób, tylko my dwoje, jest wystarczająco przyjemne samo w sobie, że nie chcę przerywać tego momentu pytaniem. A częściowo z bardziej bojaźliwego powodu. Zacząłem myśleć, że tak nie było, ale nie wiem, czy jej zachowanie tego dnia nie mogło być czymś wymyślonym na poczekaniu lub nawet pomyłką, kolekcją przypadków. Nie wiem, czy zmieniłoby to cokolwiek, ale nie jest mi komfortowo myśleć o tym. Siatka za mną delikatnie drży i obracam się, żeby zobaczyć, że to dlatego, że Shizune zasnęła obok mnie. Zasnęła obok mnie, opierając się o nią. Biorąc pod uwagę, że była na nogach całą noc, nie jest to zaskoczenie. Skąd bierze się cała ta motywacja? Nie tylko w kwestii Miszy. Jestem cyniczny, więc ciężko jest mi zaakceptować, że ktokolwiek mógłby być po prostu tak silny. Moją pierwszą myślą jest, że być może nienawidzi samej siebie. Jest to dość możliwe. Opierając się o nią, czuję się smutno, wiedząc, że może tak być. Ale może być też tak, że jesteśmy podobni w tym, że chcemy być oboje lepszymi ludźmi. No, taka sytuacja. No dobra, ale tutaj chyba skończę, szczerze powiedziawszy, bo trochę zmęczony się zrobiłem. Całe to czytanie, wiecie, wyczerpuję i tak dalej. Więc tutaj skończę tę sesję, tylko sobie save'a zrobię. O, proszę was bardzo. Także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.